Zapraszamy Państwa do obejrzenia debaty Sytuacja młodych na rynku pracy. Organizatorem debaty jest Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Łowców Pracy w Rzeszowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Ochotnicze Łowce Pracy to państwowa jednostka, do której głównych zadań należy wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży. Powyższe zadania realizowane są przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Łowców Pracy wraz z podległymi jednostkami. Szanowni Państwo, dziękuję za to spotkanie. Jesteśmy w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej. To jest bardzo duże wydarzenie, że możemy się tutaj spotkać. Mieliśmy okazję rozmowy z studentami, z panem rektorem, ze starostą, z Powiatowym Urzędem Pracy o rzeczach dziś najważniejszych nie tylko w Polsce, ale najważniejszych w Europie. Chodzi o bezrobocie osób młodych, chodzi o sytuację młodych na rynku pracy. Ja na początku tego roku postawiłem sobie zadanie przede wszystkim, urzędom pracy, wszystkim, którzy tworzą otoczenie prawne, ale myślę, że postawiliśmy sobie wspólne zadanie jako Polska, jako Europa. Rok 2014 to musi być rok osób młodych na rynku pracy. Dlatego wprowadzamy zreformowane, zmienione urzędy pracy, nie tylko w swojej strukturze, o tym już miałem okazję wielokrotnie mówić, ale wprowadzamy nową ofertę, szczególnie dla osób młodych do 25, do 30 roku życia. Po pierwsze, realizujemy program europejskich gwarancji dla młodych w 4 miesiące, nie jak było do tej pory w 6 miesięcy, w 4 miesiące oferta pracy lub oferta aktywności, aktywizacji zawodowej. Kolejna rzecz to nowe instrumenty, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony migracyjne i bardzo ciekawy pomysł, dzisiaj się nim dzieliłem, tym projektem, wsparcie w starcie, mój pierwszy biznes dla studentów, nie tylko dla osób, które zarejestrują się jako osoby bezrobotne, ale dla studentów tych roczników, które kończą już studia i mają swój pomysł na biznes. Te osoby mogą się starać o nisko oprocentowaną pożyczkę do około 70 tysięcy złotych. To oprocentowanie realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest poniżej 1%, najniżej na rynku. Nie trzeba mieć odpowiedniego zabezpieczenia, bo to bierzemy jak gdyby na siebie. I ta możliwość spłaty tej niskooprocentowanej pożyczki przez 7 lat z jednym rokiem karencji, z możliwością też uzyskania wsparcia, jeżeli się będzie zatrudniać kolejną osobę. To jest pomysł, to jest projekt, który już funkcjonuje w 3 województwach, a gdy wejdzie w życie ustawa, będzie w całym kraju, a ustawa wchodzi w życie za kilka dni, bo w przyszłym tygodniu pan prezydent podpisał, parlament zaakceptował. To jest szansa na stworzenie miejsc pracy również tutaj, w Przemyślu. Jest specjalna strefa ekonomiczna, ponad 40 hektarów, trzeba ją wykorzystać, autostrada będzie dawać takie możliwości. Na razie wielu inwestorów nie było, ale mam nadzieję, że też ta bliskość granicy, rozbudowanej granicy z Ukrainą, pomimo trudności, jakie tam teraz występują, stanowi to, że oknem na Europę, drzwiami Europy jest Przemyśl, bramą do Europy jest Przemyśl. Podkarpacie jest miejscem, gdzie Europa się zaczyna i jest tym obszarem, gdzie warto inwestować. Dlatego trzeba wydłużać działalność stref ekonomicznych. Udało się to zrobić do 2026 roku, ale my też w PSL-u będziemy proponować, żeby to było nieograniczone czasowo, żeby strefy ekonomiczne mogły funkcjonować jeszcze dłużej, po 2026 roku, bo to jest szczególnie potrzebne w takich regionach jak Podkarpacie. Kolejna ważna rzecz to dopasowanie umiejętności absolwentów praktycznych, zawodowych do tego, jak ma funkcjonować się później na rynku pracy. Nie można wybierać szkoły tylko przez pryzmat egzaminu czy kolokwium, jakie się będzie zdawać, tylko przez pryzmat miejsca pracy i ścieżki kariery zawodowej, jaką będziemy chcieć rozwijać i możliwości znalezienia zatrudnienia w tym obszarze.
To jest ważne, żeby to doradztwo zawodowe, to też podkreślał pan rektor w swoim wystąpieniu, nie było tylko na etapie studiów, bo to już jest czasem za późno, ale ono musi być na etapie szkoły średniej, a de facto na etapie gimnazjum, bo wtedy decydujemy, czy idziemy w kształcenie ogólne, w kształcenie bardziej techniczne, w kształcenie zawodowe. Kształcenie zawodowe jest domeną Unii Europejskiej, jest domeną państw, które dzisiaj sobie radzą z tym najlepiej, z sytuacją młodych osób na rynku pracy. Tam jest najlepsza, mówię o Niemczech, Austrii. Oni gdzieś na tym postawili na kształcenie zawodowe. Kształcenie zawodowe to nie jest tylko szkoła zasadnicza zawodowa czy technikum. To też jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Dlatego warto na to stawiać. Nie da się nie odnieść jeszcze w kilku zdaniach do sytuacji gospodarczej polsko-ukraińskiej z racji też bliskości. Wszystko wskazuje na to, że te relacje i polityczne, które są umacniane od wielu, wielu lat ze szczególną intensyfikacją działań w ostatnich miesiącach, muszą się też przełożyć na relacje gospodarcze. Nie może być tak, że jest handel Ukrainy wieprzowiną z Rosją czy z Białorusią, a jest zblokowany z Polską. Aktywność ministra Sawickiego, bo miałem przyjemność z nim wczoraj rozmawiać też w tym temacie, przygotowując się do dzisiejszych spotkań, myślę, że doprowadzi w najbliższym czasie do uruchomienia tego rynku sprzedaży wieprzowiny na Ukrainę. Naprawdę to jest konieczność w partnerskich relacjach. Partnerskie relacje polityczne, ale partnerstwo również w gospodarce. Tyle tytułem pewnie wstępu. Pewnie pan rektor. Proszę państwa, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska istnieje dopiero 13 lat. Została otwarta, funkcjonowały na niej tylko wyłącznie kierunki humanistyczno-społeczne. Od 5 lat zaczynamy funkcjonować również w kierunkach technicznych. I następuje reorientacja naszej uczelni, naszej szkoły w tym kierunku. Kierunki techniczne mają w tej chwili u nas, jakby powiedzieć, pierwszeństwo. Proszę państwa, u nas studiuje w tej chwili około 1050 osób na studiach stacjonarnych, w tym około 150 z Ukrainy. Większość z kartą Polaka. Będziemy ten zaciąg na Ukrainę powiększać. Sądzę, że właśnie to, co pan minister mówił o tej sprawach obywatelskich, o tych kwestiach uczenia, jak żyć, jak funkcjonować w kraju obywatelskim, będziemy również naszych studentów ukraińskich tego też uczyć. Proszę państwa, szkoła nasza również w tej chwili będzie przechodzić na inny sposób nauczania, wychodząc naprzeciwko też, co pan minister powiedział, praktyczne kształcenie. Przechodzimy, będziemy przekształcać kierunki ogólnoakademickie na kierunki praktyczne. Trzymiesięczną praktyką zawodową. To właśnie będzie uczyć studentów pracy zawodowej, znalezienia się w zakładzie pracy jakiejś tam instytucji czy instytucji kulturalnej. Sądzę, że nasze zamierzenia znajdą odpowiedni oddźwięk i znajdziemy również dobre, jeszcze lepsze zrozumienie we władzach miasta. To zrozumienie istnieje, ale zawsze można więcej. Zawsze można więcej, proszę państwa. No, za 2 lata będziemy mieć 15-lecie. Sądzę, że to będzie okazja do małego jubileuszu, do małego podsumowania naszej działalności. Dziękuję. Proszę bardzo. Kuba Rzadkowicz, Gazeta Przemyska. Panie ministrze, ja mam takie pytanie. Wziął pan udział w debacie z młodzieżą. Jak wypada to zderzenie oczekiwań z tym, co rzeczywiście młodzież interesuje, prawda? Czy tego właśnie się pan spodziewał? Czy uważa pan, że to są ludzie, którzy są już pełni świadomymi uczestnikami rynku pracy? No, to jest zawsze bardzo interesujące w takich spotkaniach. Po pierwsze, jak to, co robimy, jakie decyzje podejmujemy, przekłada się też na te możliwości funkcjonowania w Polsce lokalnej. I nie wolno się nigdy oderwać, zamknąć gdzieś w jakimś budynku w Warszawie i pomyśleć, że dobrze, to tam będziemy sobie tworzyć prawo w oderwaniu od rzeczywistości. Nie, ten kontakt z rzeczywistością jest jak najbardziej potrzebny. Ja jestem po raz kolejny w Przemyślu, miałem okazję być około 2 miesiące temu na zaproszenie pana starosty klubu biznesu. To było bardzo dobre spotkanie z biznesem. Teraz jest uzupełnienie tych, którzy wchodzą i do biznesu, i na ten rynek pracy.
To jest taki moment w historii, moim zdaniem, Polski i Europy, że jeżeli nie zadbamy o młode pokolenie w wystarczający sposób, jeżeli nie damy im oferty, szczególnie tym, którzy kończą jeden, drugi fakultet, atrakcyjnej pracy, nawet jakiejkolwiek na początek pracy zawodowej, to wtedy zderzymy się z tym murem, o który pan pyta. Z tą ogromnie trudną sytuacją, w której frustracja młodego pokolenia, nie mówię tylko o młodych Polakach, mówię o młodych Hiszpanach, Włochach, młodego pokolenia Europejczyków, może doprowadzić do zanegowania całej istoty funkcjonowania też Unii Europejskiej. Znaczy, bo każdy z nas oczekuje czegoś od Unii. Od wspólnoty oczekuje się współodpowiedzialności, ale też za młode pokolenie. Młode pokolenie jeszcze bardziej tego oczekuje, bo dorastało w tej wizji, że będzie coraz lepiej. A tutaj jest czasem coraz trudniej o to miejsce pracy. Nie ma dziś ważniejszego wyzwania, żeby dać młodym ludziom szansę na aktywność zawodową. Czy już jest to wszystkie te elementy świadomościowe są? Pewnie nie, pewnie jeszcze nie. Nie ma. To nie jest wina chyba tych młodych ludzi, na pewno to nie jest ich wina. To jest też wina słabego doradztwa, poradnictwa zawodowego właśnie w gimnazjum czy w szkole średniej. Że wybór szkoły jest wyborem ścieżki zawodowej. I to musimy dokonywać nie tylko przez pryzmat, no pasje są bardzo ważne oczywiście i jakieś marzenie. Ale osadzenie w realiach no, musi funkcjonować. To niestety jest połączone z możliwością później znalezienia pracy. Mówiłem też o konieczności czasem migracji za pracą. Bardziej wolę tą migrację po Polsce, bo są dzisiaj tereny, gdzie bezrobocie jest 5% w kraju. Są takie powiaty, ale są też takie powiaty jak powiat przemyski, gdzie jest kilkukrotnie wyższy. Więc ta gotowość czasem musi być. Choć jest szansa, ja uważam, że ona w następnych 2, 3, 4 latach się ziści tu w Przemyślu, naprawdę rozwoju potencjału gospodarczego. Autostrada, bliskość granicy, walory też turystyczne tego terenu, to jest potencjał nieodkryty do tej pory. Małopolska z Podhalem, ta turystycznie i gospodarczo odkryta. Bieszczady z Przemyślem, wciąż nieodkryte gospodarczo-turystycznie, a ta, no jeżeli Europa będzie się przenosić, też na wschód, no takie mamy wszyscy oczekiwania, no to centrum Europy będzie się też przesuwać z zachodu w tą stronę wschodnią. Ale ta praca na uczelni i to, żeby uczelnia dawała praktyczną umiejętność, to jest dzisiaj klucz do sukcesu. Kształcenie dualne, kształcenie zawodowe, kształcenie praktycznej umiejętności. Nie tylko dać tytuł licencjata czy magistra, ale dać też certyfikat obsługi takiej maszyny, takiego programu komputerowego, bo firmy chcą, ja rozmawiam z wielką branżą informatyczną, Centrum Usług Wspólnych. Oni mówią tak, okej, zatrudnimy osobę młodą, ale musi być certyfikat z języka taki i taki. Nie wystarczy mi ocena na świadectwie, nie wystarczy mi ocena z egzaminu. Ja muszę mieć ten certyfikat, bo mam wtedy potwierdzenie ogólnonarodowe tych umiejętności. Okej, zatrudnię młodego inżyniera, ale jak on nie będzie potrafił obsługiwać takiego programu komputerowego, który wyszedł pół roku temu, bo ja już tylko dzisiaj na nim pracuję, to on może mieć najlepsze oceny na egzaminie, ale musi zrobić ten kurs. No, lepiej, żeby ten kurs został zrobiony w trakcie uczelni. Nie będzie rozwoju, nie będzie przyciągania, nie będzie magnezu w uczelniach, jeżeli nie będzie tej sytuacji związanej z dawaniem oferty ponadstandardowej. Państwowe wyższe szkoły zawodowe już dzisiaj dają tą ofertę ponadstandardową, ale muszą to wzmocnić. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? Dzięki. Jaszko z telewizji kablowej, to ja. Chciałem się zapytać, czy ministerstwo konkretnie już bada, po jakich kierunkach studiów, po jakich szkołach można znaleźć zatrudnienie i jak ocenia pan na przykład tą uczelnię? Czy kształci ludzi takich, którzy znajdą pracę po tych kierunkach? Po pierwsze badamy te projekcje odnośnie zatrudnienia. Według naszych analiz najważniejsze gałęzie, które będą chłonne pod względem ilości osób zatrudnionych, mają tą przestrzeń otwartą, to na pewno branża IT. Wciąż niewykorzystany potencjał w całej Polsce i to nie chodzi tylko o informatykę, ale to też jest i biotechnologia, cybernetyka, to jest rozwój innowacyjnych, nanotechnologia, rozwój innowacyjnych projektów
technicznych, technologicznych. To jest według naszych analiz na pierwszym miejscu. Ogromna przestrzeń to jest białe miejsca pracy. To nie tylko pielęgniarka, lekarz, ale to opiekun osoby starszej, fizjoterapeuta, rehabilitant. To wynika ze zmian demograficznych. Jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej starzejącym się, które potrzeby w tym zakresie będzie musiało też stworzyć dla obsługi osób starszych i tej takiej codziennej, ale też dla rozwoju srebrnej gospodarki, silver economy. To jest pojęcie dotyczące rynku gospodarczego dla potrzeb osób starszych. To jest usługa specjalna, bo to się robi świadomy klient. Ja sobie zdaję sprawę, że wciąż na przykład dla reklamodawców, no jest tak, wy wiecie, szanowni państwo redaktorzy, jeszcze lepiej o tym, bo tworzycie telewizję, że jest ta grupa docelowa, ale ona się kończy na 50, 55 roku życia. To się będzie rozszerzać. Bo jeżeli my dzisiaj mamy około 8 milionów emerytów, osób i rencistów, czyli osób będących poza aktywnością zawodową, i ta pula się będzie powiększać, czyli będą potrzebne produkty i usługi dla osób starszych. I to jest przestrzeń w tak zwanej srebrnej gospodarce i w białych miejscach pracy. Dużą aktywność Polska ma i możliwość dawania pracy poprzez centra usług wspólnych, centra biznesowe, które obsługują Azję, Amerykę Południową, różnego rodzaju kraje. I to jest szansa, myślę, że też dla takich uczelni jak tutaj. W tych centrach usług pracuje już ponad 120 tysięcy osób. To jest więcej niż w górnictwie. To jest poważna gałąź gospodarki. I tam często znajdują zatrudnienie kobiety. Młode kobiety, dobrze wykształcone, z jednym, z drugim językiem. Wiem, że ta uczelnia, bo porozmawialiśmy z rektorem, stawia właśnie na praktyczne umiejętności. I ta szansa w tych obszarach się pojawia. Polecam rozwój też tych kierunków paramedycznych, paraopiekuńczych, i dostosowania potrzeb do osób starszych. To też jest socjologia, może być bardzo precyzyjnie nakierowana na osoby starsze. I to jest jakiś element przyszłości. Warto wykorzystać potencjał tej uczelni.